Pan Hubert Gorczyca. Dzień dobry, witam serdecznie. Hubert Gorczyca, internetowa telewizja polonijna. Witam wszystkich Państwa, dziękuję za zaproszenie. Z jakiej perspektywy miałbym mówić? Od 6 lat mieszkam za granicą w Norwegii, tam założyłem niezależne polskie media i moje biuro jest właściwie 100 metrów od siedziby firmy Statoil. Norweska firma Statoil rok temu zmieniła nazwę, ale nie jest to istotne. Proszę Państwa, Norwegia w latach 60. była krajem bardzo biednym. Dzieci cierpiały biedę, nie miały co jeść. W 69. roku Norwegia w wyniku podziału stref wpływów na morzu ze Szwecją dostała ten lepszy kawałek tortu. Po roku i kilku miesiącach czasu zaczyna wydobywać ropę naftową. Powołuje do tego firmę państwową Statoil i ponieważ nie ma technologii, jest w tej dziedzinie zielona, zaprasza do współpracy Amerykanów, ale na takiej zasadzie, aby nie oddać większości udziałów w tej firmie. I do dzisiaj firma po 50 latach doprowadziła do tego, że Norwegia jest najbogatszym, czy też drugim w Europie pod względem bogactwa krajem i jednym z bogatszych na świecie. Dlaczego taki mały kraj jest taki bogaty? Proszę Państwa, dlatego, że Norwegią rządzą Norwegowie i nie dopuścili obcego kapitału do tego, aby wydobywał ich surowce naturalne. Według tego, co mówił tutaj pan inżynier Krzysztof Tytko, według jego wyliczeń, które myślę, że potwierdzają fachowcy i eksperci obecni na dzisiejszym spotkaniu, Polska jest krajem wielokrotnie bogatszym od Norwegii. Stąd jest moje pytanie. Dlaczego my nie wydobywamy węgla kamiennego, tak jak Norwegowie wydobywają ropę? To jest pierwsze pytanie. Z punktu widzenia medialnego, proszę Państwa, mieszkam za granicą, oglądam wiadomości norweskie, oglądam BBC, a potem włączam telewizję Polonia, wiadomości główne. Przepraszam, ale tego, co się w Polsce Polakom serwuje w tych wiadomościach, jak również w innych wiadomościach mainstreamowych, nie da się słuchać, nie da się oglądać. Dlaczego o tym mówię tutaj? Dlatego, że partia Prawo i Sprawiedliwość od 6 lat sprawuje w naszym kraju władzę i jest odpowiedzialna za wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego i nie ma psychologii, że to nie my, to oni. Nie wiem, czy pan minister, czy przedstawiciel ministerstwa mnie w tym momencie słucha, ale ja w tym momencie właśnie do pana mówię. Ja nie mówię tego do osób zebranych tutaj w tym pokoju, tylko ja mówię to do pana i proszę to zaraportować do innych ministerstw, które nie odpowiadają na żadne pisma, interpelacje. Nie tylko ode mnie, ale od wszystkich osób, również z zagranicy. Kolejna rzecz. Jakie są, proszę państwa, referencje osób zasiadających w rządzie? W tym czy w poprzednich? Kim wy jesteście? Ja czytałem życiorys inżyniera Krzysztofa Tytko, który wysłał mi go mailem kilka lat temu. To był życiorys zapisany na 3 strony drobnym maczkiem. Ja przyznam, że ja nie doczytałem do końca tego życiorysu, bo był zbyt długi i zbyt obszerny. Dlaczego inżynier Krzysztof Tytko został wyłączony z rozmów rządu ze tak zwaną stroną społeczną? Kto go wyłączył? Może wy się z nim boicie rozmawiać po prostu. Rzecz trzecia. Czy też kolejna. Czy spotkanie to, które się dzisiaj odbywa, zostanie w całości opublikowane w przyszłym tygodniu? Ja pytałem o to dzisiaj, czy to spotkanie jest rejestrowane i czy ujrzy światło dzienne. Ja czekam w przyszłym tygodniu na to, żeby zostało w całości opublikowane bez żadnej cenzury. O cenzurze pewnie będzie mówił za chwilę pan poseł Robert Majka. Kolejna rzecz. Wrócę do Norwegii. Nie wiem, czy jest z nami pan poseł Jan Łopata, którego witałem dzisiaj na początku. Proszę państwa, norweski model wydobycia surowców naturalnych. Ja zaproszę państwa z ministerstwa na Półwysep Fornebu w Oslo do siedziby Polsk Center. Zorganizuję ze stroną rządową spotkanie. Oczywiście zapraszam inżyniera Krzysztofa Tytko po raz kolejny. Gdyby nie epidemia, to pan Krzysztof by już do nas przyjechał. I ja pokażę wam wszystkim, jak wygląda sposób zarządzania aktywami państwowymi. Uczmy się od Norwegii. I wy przyjedźcie do Polski i to zaimplementujcie i pokażcie to Polakom, jak to się robi.
Ja nawet wam kupię bilety. Nie musicie nawet ponosić kosztów żadnych. Ja zapraszam do Norwegii przedstawiciela strony rządowej, pana posła Jarosława Sachajko i pana inżyniera Krzysztofa Tytko. W ubiegłym roku, w listopadzie, w swojej telewizji miałem spotkanie z panią premier Emmą Solberg, jak również z panią minister zdrowia, panią Stoltenberg, to jest siostra szefa NATO, którzy dziękowali mi za to, że mogli w tej telewizji wystąpić. Jak to jest, że Polacy mogą liczyć na komunikację z rządem norweskim w Norwegii, a nie mogą liczyć na rząd polski? Ja tylko mówię, jaki jest stan rzeczy. Szanowni Państwo, eksperci, którzy zabraliście przed chwilą głos, cała moja wiedza na temat zasobów naturalnych wynika stąd, że ja się z Wami znam i ja się z Wami zadaję i ja czerpię wiedzę od Was. Ze wszystkim, co powiedzieliście tutaj, zgadzam się. Jako media zadaję pytanie, dlaczego Was nie ma nigdzie, tylko na zamkniętych posiedzeniach online, których potem nikt nie słucha i nic z nich nie wynika, tak jak mówił tutaj przed chwilą mój przedmówca. Jeśli chodzi o deklaracje, jakie mogę złożyć w imieniu telewizji, która ma siedzibę w Norwegii, w Stanach Zjednoczonych, reprezentuję kilka podmiotów z udziałem polskiego kapitału zarejestrowanych w dwóch krajach, w imieniu swoich przyjaciół z całego świata, ale głównie z Norwegii, Stanów Zjednoczonych. Składam deklarację, że będę pilnował tego, aby to, o czym się tutaj rozmawia w obecności ekspertów, którzy dzisiaj tutaj są obecni, aby to ujrzało światło dzienne i miało wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. Bo to, co się dzieje, jest bardzo kiepskie i bardzo proszę, że jeśli pan minister będzie tutaj na koniec odpowiadał na wszystkie postulaty, które padły, to bardzo bym chciał, żeby również się odniósł do tego, co ja przed chwilą powiedziałem. Niemniej jednak dziękuję za zaproszenie zarówno ministerstwu, jak i wszystkim tutaj państwu i panu posłowi Jarosławowi Sachajko. Dziękuję za uwagę.